Przez dwa dni Koźminek koło Kalisza był stolicą polskiego kolarstwa młodzieżowego. Rozegrano tu finałowe zawody Pucharu Polski w kolarstwie szosowym. Startowało ponad 300 zawodniczek i zawodników. Pierwszego dnia rywalizowano w jeździe indywidualnej na czas, a drugiego poznaliśmy zwycięzców w wyścigach ze startu wspólnego. W konkurencji żaków dwa złote medale wywalczyli reprezentanci Wielkopolski. Kinga Tyszkiewicz z MKS-u Środa Wielkopolska i Wiktor Gałdyn z KTK Kalisz. Od ilu lat uprawiasz kolarstwo? Uprawiam kolarstwo od roku. Kto jest twoim trenerem? Aleks Mendelejew-Pilecki. Twoje największe sukcesy? No to właśnie pierwsze miejsce w Tychach, drugie miejsce w Niemczech. No. Twoje marzenia? No wiadomo, że chciałabym zostać zawodową kolarką. Pani prezes, gratuluję wspaniałej imprezy, kolejnej wspaniałej imprezy w Koźminku. Dziękuję bardzo. Staraliśmy się. Chcemy, żeby takie duże imprezy odbywały się, żeby nasze społeczeństwo mogło u siebie oglądać pewne imprezy. Pracy jest oczywiście dużo, ale mamy ogromną satysfakcję, że udało się to tak ładnie zorganizować. Mam nadzieję, że do końca bezpiecznie. I wspaniałe sukcesy, bo chociażby w jeździe indywidualnej na czas, miejsca na podium, nie spotyka się to tak często. No mamy taką w tej chwili trójkę, nie do pokonania wręcz. To jest Damian Papierski, Wiktor Richter, no i Dawid Pluta nam zrobił wczoraj taką miłą niespodziankę. Był drugi, także mamy się z czego cieszyć. 90 zawodników zgłoszono do startu w kategorii młodzików. Mieli oni do pokonania dwa okrążenia, czyli 35 km. Pojechali bardzo szybko. Uzyskali przeciętną prędkość prawie 35 km na godzinę. Zwyciężył Hubert Grygowski z LKKS-u Hrabąszcze-Nowogard. Drugie miejsce zajął Filip Przymusiński z UKS Mróz Jedynka Kórnik, a trzecie Dariusz Niewiadomy z klubu WLKS Krakus BDC Czaja. Przed Państwem Hubert Grygowski, chciałbym, żebyś powiedział o swoich największych, według Ciebie, w tym roku sukcesach oraz o swoich marzeniach. Według mnie moim największym sukcesem w tym roku jest wygranie wszystkich etapów na Mini Tour de Pologne i tym samym wygranie klasyfikacji generalnej w tym wyścigu. No i to jest taki mój najlepsze osiągnięcie w tym sezonie. Oprócz tego nie wygrałem tylko jednego wyścigu, może tak powiedzmy. Dlatego jestem z siebie dumny, no i pracujemy dalej. A moimi marzeniami to bardziej mam sięgnąć dalej, czy... No to chciałbym być zawodowym kolarzem. We'll be right back.
W kategorii młodziczek w finałowych zawodach Pucharu Polski rywalizowały 32 zawodniczki. Faworytkami były Milena Jędrzejak z Wiktorii Jarocin i Anna Długaś z KTK Kalisz. Młodziczki miały do pokonania jedną rundę, czyli 17,5 km. Pasjonującą walkę o zwycięstwo stoczyły na finiszu trzy zawodniczki. Wygrała Julia Wódniak z Rometu Bydgoszcz. Drugie miejsce zajęła Milena Jędrzejak, a trzecie Anna Długaś. Panie Stefanie, chciałbym, żeby pan przybliżył to, co pan robi. Mianowicie jest pan najbardziej zapracowanym człowiekiem w wyścigach organizowanych przez Kaliskie Towarzystwo Kolarskie oraz nie tylko na ziemi kaliskiej. Przecież przygotowanie tej całej trasy, zabezpieczenie tego wszystkiego to olbrzymia praca. No jest, to jest, naprawdę jest dużo pracy. Niektórzy mówią, że tam się przyjdzie, zrobione jest, ładnie wygląda. A to trzeba wstać wcześniej rano, porozkładać wszystko i później wszyscy jadą do domu, a my to sprzątamy. Ale robi to już to kilka lat i to pracujące i do tego to prawie dosyć. I jakoś to wychodzi. A przede wszystkim jest pan zawsze uśmiechnięty. Trudności przecież nawet jak zobaczyłem, jak w pewnym momencie na zawodach, na przykład szlakiem bursztynowym, przewracał się balon, to przerażenie, a za chwilę uśmiech na pana twarzy, nic się nie stało, bo wszystko było odpowiednio przygotowane. Bo to tak można powiedzieć, że wszystko jest włączone do tej pracy, że może się coś zdarzyć. Człowiek się stara zabezpieczyć wszystko jak może, ale niestety warunki jakie są i nie da się przewidzieć tego. Czy liczył pan kiedyś, ile pan takich zawodów obsługiwał? Ja w klubie zacząłem, pracowałem 32 lata. To w sumie zawody, w początku jeździłem jako pilot, lakowałem trasę wyścigu, a później zaczęło troszeczkę więcej sponsorów być i balony, banery, takie różne rzeczy, płotki, zabezpieczenia, to zaczęło się to już robić wtedy. I zostawiłem pilotowanie, zostawiłem tylko same zaznakowanie tras. Panie Stefanie, bardzo dziękujemy. Dziękuję i bardzo. Życzę dużo, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo, też wszystkiego dobrego. Rywalizacja w zawodach juniorek i juniorów młodszych była rewanżem za finały Mistrzostw Polski, czyli Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży. W gronie juniorek młodszych najlepsza w Koźminku była Olga Wankiewicz z Kopernikusa, która wygrała zarówno jazdę indywidualną, jak i wyścig ze startu wspólnego. Przed Państwem Dariusz Skorupa, znakomity trener, wychowawca młodzieży, działacz Polskiego Związku Kolarskiego przez wiele lat, a obecnie komentator sportowy i przybliżający tę dyscyplinę sportu na wielu zawodach w kraju. Chciałbym, żeby Pan powiedział o dzisiejszych zawodach, o zawodach w Koźminku.
No przede wszystkim ogromne gratulacje dla samorządu. Myślę, że na początku dla klubu, który oczywiście jest organizatorem tych zawodów. Mam tu na myśli WKS Koźmianka Koźminek. Natomiast spoglądając na listę sponsorów i tych wszystkich instytucji, jak i również osób, które pomagają temu klubowi, jestem pełen podziwu za to, że tak ogromna rzesza tej społeczności jest skupiona wokół tego klubu. Tak jak powiedziałem, samorząd na czele z panem wójtem, również inne instytucje, powiat, również tutaj Kaliski, także wiele firm prywatnych, które jak się okazuje, nie tylko na ten wyścig wspierają tutaj ten klub, ale przez cały rok, przez cały sezon. To jest chyba fantastyczne, że w tak niedużej miejscowości jednak jest tak ogromna rzesza ludzi, którzy pomagają temu klubowi. Aż 107 zawodników wystartowało w wyścigu juniorów młodszych. Mieli oni do pokonania prawie 90 kilometrów. W silnej stawce rywali znakomicie zaprezentował się Tobiasz Zaręba z Kolarskiego Klubu Sportowego z Gostynia, który odjechał od peletonu i z dużą przewagą samotnie minął linię mety. Drugie miejsce ze stratą 67 sekund zajął Adam Woźniak z klubu UKS Kopernikus Toruń, a trzecie Łukasz Stelczyk z UKS Moto Laskowice. Lider klasyfikacji pucharowej Kacper Majewski z KKS Gostyń był tym razem czwarty. Trasa była dosyć na wysokim tempie. Zobaczyłem przedostatniej rundzie, że no, nadarzy się okazja na odjazd, no i po prostu zaatakowałem z grupy. Dojechałem do odjazdu, chwilę pojechałem w odjeździe trzyosobowym i pojechałem od odjazdu na solo. Po sobotniej jeździe na czas w wyścigu juniorów do grona faworytów zaliczani byli zawodnicy Koźminianki Damian Papierski i Dawid Pluta, którzy dubletem wygrali jazdę indywidualną. Jednak w wyścigu ze startu wspólnego nie było już tak dobrze. Cały czas likwidowali ucieczki i w efekcie zabrakło sił na finisz. Pierwszy na kresce zameldował się Karol Wawrzyniak z klubu Pacific Nestle Toruń, który po pasjonującej walce wyprzedził około Szymona Stelczyka z UKS Laskowice. Trzeci był Jakub Krzysztofiak z Grudziądza. Staraliśmy się, żeby to zorganizować jak najlepiej, jak tylko możemy. Po prostu, no i udało nam się. Dopinaliśmy tak, żeby to było naprawdę dobrze, żeby pokazywać nawet innym, jak te imprezy można zrobić u nas w Polsce, nie szukając zagranicy. Bardzo ciekawy przebieg miał wyścig kobiet w kategorii Open. W jednej grupie startowały seniorki i juniorki. W tym gronie były dwie zawodniczki pochodzące z Koźminka, Łucja Pietrzak i Weronika Humelt. Szybko rozerwały peleton, lecz nie udało im się wygrać wyścigu. Zwyciężyła Marta Lach z klubu MAT Atom Developer Dzierżoniów,
która wyprzedziła liderkę Pucharu Polski i zdobywczynię tego trofeum na rok 2018, Karolinę Karasiewicz z klubu Pacific Nestle Toruń. Pasjonującą walkę o trzecie miejsce stoczyły Daria Pikulik i Łucja Pietrzak. Zwycięsko z tej rywalizacji wyszła Łucja Pietrzak. Pierwszy raz mam okazję tutaj startować w Koźminku, rok temu mnie nie było. Cieszę się, że udało się zwyciężyć przede wszystkim koleżance z mojego klubu Marcie Lach. Ja walczyłam już o trzecią lokatę z ucieczki. Najważniejsze, że Madatom jest na pierwszym miejscu i mamy dwie dziewczyny na podium. Ja czuję się spełniona, myślę, że klub też, więc cieszymy się. Od początku dzisiejszego wyścigu razem współpracowałyśmy. Próbowałyśmy odjeżdżać na płaskim, nie jest to takie proste. Udało się odjechać, bodajże było nas 10 z różnych ekip, w tym 3 właśnie z mojego klubu Mat Atom Developer. Później właśnie zaatakowały na przemian zawodniczki z Pacyfiku. Udało mi się zabrać z jedną z nich. Czekałam, aż przeskoczy Łucja, która pochodzi właśnie tutaj z Koźminka i chciałam, żeby, w sumie wszystkie chciałyśmy z mojej drużyny, żeby to właśnie ona wygrała ten wyścig, ale dzisiaj no trochę inaczej się to potoczyło. To ja stanęłam na pierwszym stopniu podium, ale to zasługa całej mojej ekipy i bardzo za to wszystko dziękuję. Tutaj przed chwilą dekorowaliśmy za zwycięstwo w ostatnich zawodach Pucharu Polski, ale sytuacja w klasyfikacji generalnej jest całkiem inna. Tak, cieszymy się z drugiego miejsca, bo dzisiaj podczas Pucharu Finałowego drugie miejsce nam przypadło w tej rywalizacji, ale w klasyfikacji generalnej Karolina Karasiewicz zwyciężyła i cieszymy się bardzo, bo cały sezon jakby podsumowanie tutaj się odbywa i to jest na nas radość. Widzieliśmy tą radość na pani właściwie twarzy, jak pani mijała linię mety. Mimo że nie zwyciężyła pani, ale cieszyła się pani. Widać było, że jednak to zwycięstwo było dla pani ważniejsze. Znaczy, ja na pewno chciałam wygrać teraz ten Puchar Polski, nawet ten wyścig tak tutaj finałowy. No bardzo się cieszę, że wygrałam całą edycję. No i jak to się nie cieszyć, jeśli człowiek wygrywa, prawda? Marzenia? No, mam bardzo duże kolarskie marzenia. I czy mi się udaje zrealizować, no to zobaczymy, ale nie chciałabym zapeszać. Panie trenerze, jeszcze ocena startu klubu w Pucharze Polskim. Tak, Karol Wawrzyniak wygrał tutaj ostatnią edycję w pięknym stylu, świetnie finiszując. I to cieszy, że i juniorka jedzie na Mistrzostwa Świata. Tutaj można powiedzieć objawienie sezonu, bo Jaskulska to jest już znana marka, a Paulina Pastuszek to taka cichutka, która rozpoczęła świetnie pod Grunwaldem, można powiedzieć, zdobywając drugie miejsce w jeździe na czas, ze wspólnego trzecie. No i teraz Górskie Mistrzostwa Polski wygrała, tu była druga i jedzie na Mistrzostwa Świata. Myślę, że cieszymy się bardzo, że w tym polskim trudnym peletonie kolarskim, nazwę to w ten sposób, mamy tyle werwy, emocji, żeby jeszcze rozkręcały się koła. Mimo to, że mamy niedosyt, że są rezerwy, świetnie się rozwijają mistrzowie na tych wyżynach i patrzymy bardzo optymistycznie w przód.
Ponadto ma pan bardzo dobrą rękę i czego się pan nie tknie, to wychodzą mistrzowie. Nawet gdy ma pan słabszy rocznik, jak to w niektórych momentach patrzyliśmy, to potrafił pan wykrzesać z tych zawodników naprawdę wspaniałych zawodników. Tak, możemy się cieszyć w sumie podwójnym mistrzostwem świata Michała Kwiatkowskiego, mistrzami Europy. Wspomnę Piotr Gawroński, pierwszy historyczny medal na mistrzostwach historycznych w Polsce, w Kielcach, gdzie Czesław Lak organizował, srebrny medal Pawła Zugaja, ale potwierdzeniem jest i zwieńczeniem tych wszystkich trudów, gdzie talenty trafiają do nas i my ich nie zwijamy, tylko rozwijamy, to jest Cezary Łączkowski, mistrz świata w sprincie. Ale to nie jest tak, że się przechwalam tymi najlepszymi, bo talenty to jest prościej prowadzić, ale sztuka właśnie pokazać, że Piotr Osiński, który był ledwo kwalifikujący się do szkolenia w kategorii juniora młodszego, a później dwukrotnie wygrywał mistrzostwa polskie w U23. Życzyłby mu, żeby to były mistrzostwa świata, ale nie wszyscy mają takie talenty, żeby na światowy poziom, że tak powiem, rozwinąć. Sztuka jest, żeby pokazać drogowskazy i ten talent, żeby wierzył w to, że może osiągnąć sukces. A sukces to pojęcie względne. Jeden zdobywa sukces, wygrywa mistrzostwo świata, a drugi się cieszy z drugiego miejsca czy z udziału w Pucharze Polski. I taka jest nasza rola trenerów, żeby motywować tych ludzi, którzy mają pasję do jeżdżenia na dwóch kółkach. Żeby panu nigdy nie zabrakło tej pasji do motywowania swych zawodników do jazdy na dwóch kółkach i do zwyciężania, bo to przecież trzeba nauczyć tych młodych ludzi zwyciężać. Tak, mamy wzorce, mamy przykłady. Na tegorocznym Tour de Pologne uczestniczyłem w najpiękniejszym, mogę powiedzieć, Tour de Pologne od dawna, dlatego że wygrał Polak, Michał Kwiatkowski, nasz wychowanek Pacyfiku. I to się serce raduje, że oprócz niego startował Michał Gołaś, który włożył serce, żeby ten kolega, że Łukasz Wiśniowski, to po prostu uskrzydla człowieka i daje taką energię, mimo to, że są jeszcze rezerwy, jak zawsze pojada. A jak pani przyjmuje tę atmosferę w klubie? Myślę, że mamy świetną atmosferę w klubie, bo razem z dziewczynami się bardzo dobrze dogadujemy. Tak jak tutaj trener powiedział, mamy świetne wzorce. Ten jest doskonałym szkoleniowcem, więc wszystko idzie w dobrym kierunku. Wiadomo, że są rezerwy, ale cały czas się rozwijamy i mamy przed sobą ogromne cele i marzenia.